Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Ciało na pierwszym planie. Moim dzisiejszym gościem jest Agnieszka Wolarek, której życiową misją jest zwiększanie samoświadomości wśród ludzi w zakresie życia w zgodzie ze sobą, relacji z ciałem, a także polubienia i docenienia własnej wrażliwości. Pomaga odkrywać talent i potencjał. Wykorzystuje do tego przeróżne narzędzia, co ciekawe, na przykład wiersze, jakieś grafiki, cytaty i tego typu rzeczy. Sama też określa się jako czuła asystentka w drodze do siebie, co myślę, że jest niebywałe i bardzo potrzebne. Pomoże nam połączyć kropki, zrozumieć, dlaczego spotyka nas to, co nas spotyka, a w dzisiejszej rozmowie poruszymy toksyczną relację z samym sobą, więc już nie mogę się doczekać tego, co nam dzisiaj Agnieszka opowiesz. Cześć, witaj! Witaj serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję też troszkę naświetli aspekt relacji ze sobą, który bardzo rzadko jest na dzisiaj poruszany. Super. Wiesz, ja swoim zwyczajem zawsze pytam o historię i tak myślę, że to jest dobre ze względu na to, że możemy Ciebie poznać bardziej, a przy okazji poznać też lepiej Twoją misję, bo ona z czegoś wypływa, z czegoś wynika. Jesteś w tym miejscu, w którym jesteś na dzień dzisiejszy z jakiegoś pewnie konkretnego powodu i sytuacji, które Cię doprowadziły do tego miejsca w życiu. Dlatego chciałam Cię zapytać, jakbyś mogła tak króciutko nam opowiedzieć o sobie troszkę, o tym, dlaczego jesteś tutaj czułą asystentką w drodze do siebie i co się wydarzyło w Twoim życiu, że odnalazłaś właśnie tą drogę. Jestem tu, gdzie jestem, dlatego że sobie dzisiaj na to pozwalam. Pozwalam sobie dzisiaj na popełnianie błędów, ciągam wnioski ze swoich lekcji i moje życie i to, co mnie spotyka dzisiaj, daje mi dowód na to, że dokonałam odpowiednich kroków, nadałam odpowiedniego sensu swojemu życiu, żeby dzisiaj móc się tą swoją misją dzielić z innymi. Moja droga była długa i bardzo kręta, bo dzisiaj sobie mogę pozwolić, że po prostu tak lubię, chyba można tak powiedzieć, że lubię. Moje dzieciństwo i moje życie doprowadziło mnie na skraj różnych doświadczeń, ale z jakiegoś powodu jeszcze żyję, mimo tego, że mogłoby być już różnie. I mam takie głębokie przekonanie, że żyję z jakiegoś powodu. Nadaję sobie prawo dzisiaj do tego, żeby żyć i dzielić się swoim doświadczeniem właśnie z innymi. To, co w życiu przeżyłam, to między innymi właśnie wiele różnych toksycznych relacji, bo nawet nie można powiedzieć, że jedną konkretną, ale wiele toksycznych, które doprowadziły mnie na skraj śmierci w wyniku właśnie chorób autoimmunologicznych. Ale jak się okazało, jestem twardą zawodniczką i nawet pierwsza choroba autoimmunologiczna nie spowodowała odpowiedniego przebudzenia. Jakiś kierunek nadała, ale jednak ciągle jeszcze marzyłam o powrocie do życia sprzed swoich chorób, do tego, do czego byłam przyzwyczajona, do tego, co znałam. I dopiero któraś z kolei chorób, a jest ich na dzisiaj 5, dopiero właściwie ostatnia, można by rzec, pomogła mi siebie przebudzić. Dzisiaj nazywam to pewnym rodzajem limitu i granicy, do której musiałam dojść, żeby pewne rzeczy zrozumieć i może mogę nazwać je też dnem, od którego mogłam się odbić. I dziś jestem wdzięczna za swoje doświadczenia i dziś już nie karzę siebie za to, że musiałam tyle przeżyć, żeby się obudzić, bo dziś mam taką, a nie inną relację ze sobą, która pozwala mi na własne zrozumienie, na dawanie sobie przyzwolenia, na dawanie sobie prawa, na przykład do popełnienia błędów. Dziś używam tego, co zwykłam używać wobec innych ludzi, czyli swojej empatii, zrozumienia. Dziś czy dobroci, czy pozytywnej energii, którą zawsze dzieliłam się z innymi, dziś używam jej wobec samej siebie. Też, również i wobec innych, natomiast przede wszystkim zmieniam ten kierunek dawania na zewnątrz, dawaniu tego samego sobie samej. I
tym właśnie chcę się dzielić. Stąd wynika ta moja misja, z tego mojego przebudzenia, z tego mojego zrozumienia, z tego, kim jestem, kim dzisiaj wiem, że jestem, wiem, po co zostałam powołana i chcę z tego korzystać, chcę się tym dzielić i chcę wspierać ludzi, którzy są na to gotowi już właśnie na ten rodzaj przebudzenia, który bardzo wiele w życiu zmienia. I myślę, że tyle. Tak, to co powiedziałaś jest dla mnie niezwykłe ze względu na to, że ta chęć do życia, determinacja do tego, żeby żyć, do tego, żeby być zdrowym, jest takim dla mnie motorem napędowym do zdrowienia, do w ogóle faktycznie funkcjonowania, bo jeżeli ktoś chce żyć, to znajdzie sposób i wyleczy się w jakiś tam sposób. Wszystko się układa, mam przynajmniej takie doświadczenia i obserwacje, natomiast w momencie, kiedy ktoś decyduje o tym, że nie chce żyć, to wtedy jakby nic nie pomoże i wiesz, choroby czasem są jakąś próbą, czasem coś nam pokazują, jakby w jakimś stopniu nas ukierunkowują, że halo, tutaj coś jest nie tak, jakby napraw to, zrób to i albo to zauważymy i obudzimy się, albo nie. Więc tak, ja to tak właśnie rozumiem i jest to też dobre ze względu na to, że jest jakiś plan, mam wrażenie, na to wszystko z góry. Jakkolwiek, ktokolwiek w coś tam wierzy, to mam takie wrażenie i poczucie, że każdy z nas dostaje właśnie swoją misję przez te różne doświadczenia, które zdobywa w trakcie życia, żeby móc się podzielić nimi z innymi i dzięki temu tworzymy takie piękne społeczeństwa, bo możemy wzajemnie na sobie się opierać i korzystać ze swoich darów, umiejętności, żeby sobie pomagać. Gorzej jak zaczyna się robić zbyt komercyjnie i zbyt skierowani jesteśmy na zarabianie pieniędzy, robienie biznesu, a nie tylko i wyłącznie jakby na to, żeby pomagać i wykorzystywać te dary i umiejętności. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tej toksycznej relacji z samym sobą i jestem ciekawa, jak byś to scharakteryzowała dla takich ludzi, którzy może słyszą coś takiego pierwszy raz. Jak można mieć w ogóle toksyczną relację z samą sobą? Czy my mamy w ogóle relację z samym sobą? Czy to wszystkich dotyczy? Czy tylko osób, które są jakoś tam bardziej ze sobą, że tak powiem, związane, bardziej w świadomości samego siebie? Czy to dotyczy wszystkich i jakby teraz jakieś okulary nam spadły z oczu i zobaczymy więcej, bo przypuszczam, że na pewno teraz jak nam o tym opowiesz, to niektóre osoby mogą zrobić duże oczy, że coś takiego w ogóle jakby jest w nas. Tak, odpowiadając na twoje pytanie, każdy jakąś relację ze sobą ma. Natomiast mało kto jest tego świadomym, jaka jest to relacja, jakiej jakości. Natomiast powiem najprościej, jak się tylko da, jeśli chodzi o toksyczną relację, łatwiej jest zacząć od tego, żeby sprawdzić, czy czasem w niej nie jesteśmy. Bo jeśli chorujemy na choroby autoimmunologiczne, bądź jesteśmy w toksycznej relacji z partnerem, albo ciągle pracujemy w miejscu, w którym jest toksyczne środowisko, bądź mamy toksycznego szefa i jest coś w nas takiego, co powoduje, że nie potrafimy odejść, jesteśmy w zamrożeniu, czyli przyzwalamy na to, by dalej w tej relacji być, to jest oznaką tego, że mamy toksyczną relację z samym sobą. Temat toksyczności, toksycznych relacji partnerskich jest teraz obecnie bardzo popularny, ale mało mówi się o źródle. I teraz problem polega na tym, że kiedy my skupiamy się na tym, że diagnozujemy u siebie ten syndrom, że jesteśmy ofiarą, jesteśmy kobietami, więc możemy mówić tutaj w relacji z mężczyzną, natomiast ten sam problem jest zupełnie odwrotny, czyli również są toksyczne kobiety i ofiary męskie, ofiary toksycznych kobiet, więc tutaj płeć nie ma aż takiego znaczenia, natomiast no, że jesteśmy kobietami, to łatwiej tutaj oprzeć się na tym przykładzie. Mówimy o tym, że jesteśmy ofiarami toksycznych partnerów coraz częściej, natomiast nie mówimy, z czego to wynika, a wynika to z tego, że mamy w sobie taką część, która jeszcze wierzy, że zasługuje na takie traktowanie.
Mówię o tym dlatego, jest to szczególnie ważne wtedy, kiedy właśnie widzimy, dostrzegamy już ten wzór, że jesteśmy w takiej relacji i nie potrafimy odejść albo odchodzimy, wchodzimy w kolejne związki, które również nie są zdrowe i nie wiemy czemu. I bardzo często istnieje takie zjawisko, kiedy przestajemy już wierzyć, że w ogóle spotkamy kogoś, powiem tak w cudzysłowie, zdrowego, tak? Czyli czy zasługujemy na taką zdrową relację. Możemy trafić taki punkt, w którym jesteśmy zagubione i mamy wrażenie, że ciągle wokół nas są tacy ludzie i w ogóle przyzwyczajamy się do tego i w ogóle uważamy to już w tym momencie za naturalne, że w ogóle takie osoby wokół nas są i musimy to przyjąć. I mówi się dużo o toksycznych relacjach, ale nie mówi się o tym, z czego one wynikają, a tym samym nie wiemy, jak z tego wyjść. Więc ja powtarzam ciągle, że żeby toksyczna osoba weszła i rozgościła się w naszym życiu, to toksyczna część w nas samych musi otworzyć drzwi. Czyli jest taka część w nas, mówimy o tym, że jesteśmy pełnią, tak? Czyli możemy powiedzieć, że jakby my sami dzielimy się na różne części. Mamy w sobie dobro i mamy w sobie zło. Mamy w sobie energię żeńską, energię męską. Mamy w sobie trochę z rodzica, mamy w sobie trochę z dziecka. I też mamy w sobie taką toksyczną część, która wynika z naszego toksycznego wzorca zazwyczaj w dzieciństwie, toksycznego wzoru na miłość. I ta część w nas to jest ta część, która wierzy, że nie jesteśmy warte, nie jesteśmy godne, że ktoś zasługuje na więcej niż my, że musimy się poświęcać, że nie zasługujemy na wyrównanie, czyli taką równowagę pomiędzy dawaniem i braniem, że jesteśmy nikim. Ta część w nas jest. I ona pozwala na to, żebyśmy poświęcały czas, swoje serca, swoją energię ludziom, którzy też tak uważają i też tak myślą. Więc tak wygląda ten mechanizm. Tak go łatwo zdiagnozować, kiedy widzisz na zewnątrz, wokół siebie osoby, które są toksyczne i z jakiegoś powodu trudno ci jest je z życia wyrzucić, odciąć się od nich i gdzieś wewnętrznie uważasz, że jeszcze zasługują na twoją uwagę, to oznacza, że jeszcze w tobie jest ta toksyczna część. Toksyczna relacja ze sobą to jest pozwolenie trochę na dominację tej części toksycznej, czyli wiara w to, że właśnie ja jeszcze nie zasługuję na to dobre, na to zdrowe. To tym jest właśnie toksyczna relacja. Nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie. Tak, jak najbardziej odpowiedziałaś i tutaj muszę powiedzieć, że mam mnóstwo takich myśli, pytań, czegoś w tym stylu. Przede wszystkim chciałam Ci jakby podziękować za to, że powiedziałaś o tym, że jakby my dajemy przestrzeń takim toksycznym ludziom sami sobą w swoim życiu, bo często właśnie z racji na to, że panuje teraz taka moda nazywania tego, że taka toksyczna relacja jest, ludzie są i tak dalej, to spotykam się z taką zewnątrz sterownością, to znaczy obwiniamy świat za to, że mamy toksycznych ludzi w swoim życiu, nie myśląc o tym, że to mówi więcej o nas niż o tym świecie i o tym, co się faktycznie jakby dzieje, bo świat w jakimś tam stopniu nam pokazuje to, co mamy. My też mamy to, co powiedziałaś w sobie, tą gorszą stronę, gorszą, może nie gorszą, ale każdy ma swój cień i swój blask. Więc to nie jest do końca tak, że ktoś jest bardzo toksyczny i obwiniamy, bo ja miałam toksycznego partnera, bo moja mama jest toksyczna, wszyscy są toksyczni, a ja jestem święta. No, nie, tak nie jest, bo my też mamy jakąś toksyczną część i też możemy dla kogoś być toksyczni, bo po prostu jakby taka jest rola tej relacji. Ja to tak rozumiem przynajmniej, że dopóki nie uzdrowimy tej części też w sobie, tacy ludzie mogą się pojawiać, bo damy im przestrzeń w swoim życiu. No i o co chciałam Cię zapytać, to o pracę, bo wspomniałaś o tym, że mogą się pojawiać na przykład toksyczni ludzie, ale co jeżeli ta praca teoretycznie nie jest toksyczna? Mam na myśli to, że ludzie, którzy się pojawiają, czy szefostwo, czy klienci, czy jakkolwiek współpracownicy, są okej, po prostu jakby nie robią nam krzywdy. Za to my czujemy się w tej pracy właśnie
jakbyśmy sami karali siebie, jakbyśmy byli w tym poświęceniu, w tym zatrzymaniu, czy to też właśnie jest synonimem tej toksycznej relacji, że pomimo, że ta praca nam daje pieniądze, jakąś satysfakcję, dobrych ludzi, ale my czujemy się jak w więzieniu i nie odchodzimy z tej pracy z powodu tych wszystkich wyżej wymienionych rzeczy, czy to też jest toksyczność, czy może jakiś strach i inaczej powinniśmy to rozumieć. Strach oczywiście jest, natomiast najważniejsze w tej sytuacji jest zrozumienie całego tego mechanizmu, a jak to funkcjonuje. I czy będziemy mówić o pracy, czy o swoim życiu prywatnym, będziemy mówić dokładnie o tym samym, ale że zapytałaś o przykład związany z pracą, to postaram się objaśnić, jak to wygląda w przypadku pracy. My jako ludzie jesteśmy sami wszechświatem, jak to mówią, czyli tą pełnią. Mamy w sobie wiele różnych komórek zdrowych, niezdrowych, nowotworowych czasami, tak? Czyli wirusów. Jesteśmy całym światem i my jesteśmy elementem wszechświata, jesteśmy komórką Ziemi. W pracy jesteśmy też częścią organizacji jako całości. To, o czym powiedziałaś, czyli świat zewnętrzny, klienci, to jest, obrazując to na naszym przykładzie, w relacji, my jesteśmy elementem organizmu, jakim jest firma. Klienci obrazują to, co na zewnątrz. Czyli jeśli mam fajnych klientów, ale jestem w toksycznej organizacji, to dalej tłumaczę sobie, że mam fajnych ludzi wokół i jakby tłumaczę sobie, dlaczego powinnam zostać. Czyli dalej odbieram sobie prawo do tego, żeby w ramach organizacji, której jestem częścią, żeby czuć się dobrze. Odbieram sobie to prawo, bo sobie to umiem wytłumaczyć. Ale tłumaczenie takiego mechanizmu jest toksyczne, dlatego że nam odbiera. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że kiedy jesteśmy częścią organizacji, to tak jakby dajemy przyzwolenie na to, kim ona jest. Czyli nie, ja sobie mogę wytłumaczyć, że jestem dobrym człowiekiem i tylko pracuję ze złymi ludźmi, to w cudzysłowie i w uproszczeniu. Natomiast jako całość moja dobroć jest elementem czegoś, co niekoniecznie jest pozytywne. Dam przykład bycia w relacji z toksycznym partnerem. Jesteśmy całością, przykładowo małżeństwem, partnerstwem, tak? Jeśli ja jestem tą dobrą częścią, ja go wzmacniam, natomiast daję mu pozytywną energię, dbam o niego, ale on nie jest dobrym człowiekiem i on na przykład buduje się w domu, tak? Naenergetyzowywuje się, ale idzie na przykład do pracy, albo nie wiem, kradnie, albo robi cokolwiek złego, to, że ja z nim jestem, ja mogę sobie tłumaczyć, że jestem dobrym człowiekiem i to nie moja wina, ale ja poświęcając swój czas, uwagę i swoją energię, nawet niekoniecznie finanse, ale często kobiety też jeszcze sponsorują takich mężczyzn, ja poświęcając to, dając jemu, nie mam wpływu na to, co on z tym dalej zrobi, bo to jest jego wybór, ale moją decyzją jest to, czy ja nadal swoją dobrą energię chcę wspierać kogoś, kto wiem, że nie wykorzystuje tego, co ja daję, nie pomnaża tego, tak? Ja inwestuję w niego. Czy ja chcę inwestować w taką inwestycję i w taką działalność, która nie służy temu, w co ja wierzę, co uważam za dobre? To samo jest z organizacją. Mogę sobie tłumaczyć na milion różnych sposobów to, że mam fajnych klientów, że firma ogólnie jest fajna, tak? Czy spoko, czy świadczy dobre usługi, ale jest to jakiś rodzaj tłumaczenia, bo ja dalej mogę na to spojrzeć w ten sposób, że daję swoją obecnością przyzwolenie na to, czym ona się zajmuje, w jaki sposób postępuje, kogo innego ona zatrudnia. Czy to odpowiedziało na Twoje pytanie? Tak, jak najbardziej. No, myślę, że to daje do myślenia i to bardzo, bo no, nie jest to tak oczywiste. Ta odpowiedź nie była oczywista dla mnie, po prostu jakby, więc wydaje mi się, że dużo naświetla, bo tak jak powiedziałaś, z poziomu umysłu jesteśmy w stanie sobie bardzo duże rzeczy wytłumaczyć i wydawałoby nam się, że wcale nie jest źle. A praktycznie, no, niekoniecznie to już brzmi, jak się o tym pomyśli tak konkretnie i o tym bardziej porozmawia, czy zrozumie to, o czym powiedziałaś przed chwileczką. Powiedz, w czym nam przeszkadza taka toksyczna relacja? Bo wiesz, najprościej można powiedzieć po prostu w życiu, ale jakby na co to wpływa? Co nam to jakby może daje, a co zabiera? Bo na pewno po coś nam to jest. Po co ci jest ta toksyczna relacja, skoro ją dalej utrzymujesz? A z drugiej strony, w czym ona nam przeszkadza i co nam zabiera?
wyrazem toksycznej relacji, znaczy, żeby była jasność, to nie, toksyczna relacja ze sobą w moim rozumieniu nie jest niczym, co jest do zaakceptowania, czy czymś, co jest okej. Jest, toksyczna relacja jest wyrazem toksycznego wzorca z dzieciństwa zazwyczaj, którym nasiąknęłyśmy. Toksyczny wzorzec to jest toksyczne rozumienie, pojmowanie miłości, tak? Czyli warto się nad tym zastanowić, w czym ja wyrastałam, tak? Czyli czym byłam karmiona, jaka jest dla mnie definicja miłości, czym jest miłość, czy ja na miłość zasługuję zawsze, czy ona mi się należy, czy ja muszę coś zrobić, żeby być kochana, dostrzeżona, czy ja w ogóle i co jestem w stanie uzyskać, kiedy będę zachowywać się w taki, a nie inny sposób. Te mechanizmy tworzą, my jakby uczymy się strategicznie uzyskiwać pewny poziom zaspokojenia własnych potrzeb właśnie w dzieciństwie. I o ile dzisiaj oczywiście możemy lubować się i rozpływać w poczuciu bycia ofiarą na przykład toksycznych rodziców czy toksycznych mechanizmów, które gdzieś tam przesiąknęłyśmy, jednak poczucie bycia ofiarą jest ważnym elementem procesu, ale jest tylko elementem i nie należy w tym poczuciu pozostawać z tego względu, że to też jest dla nas toksyczne, bo bycie ofiarą toksycznego wzorca pozwoli nam w nim pozostać do końca naszych dni i dalej nie pozwoli nam uzyskać tego, tak naprawdę po co przyszliśmy na świat, bo nie przyszliśmy po to, żeby zastygać w jakiejś sytuacji, zastygać w jakimś schemacie, w którym wyrastałyśmy, czy w przekonaniach. Każdy człowiek przyszedł po to, żeby się rozwijać i nieważne z czym zaczyna, ważne z czym kończy. I też tutaj mocno muszę powiedzieć, jeśli chodzi o pracę nad sobą, nad wychodzeniem z toksycznej relacji ze sobą, my byśmy bardzo chciały i szukamy ciągle sposobów, recept, które pozwolą nam coś w cudzysłowie zażyć i najlepiej obudzić się już w tym nowym, no ale musimy pamiętać o tym, że rujnowałyśmy, czy żyłyśmy w takich negatywnych przekonaniach i schematach niszczących nas samych 10 lat, więc w kilka lat nawet nie będziemy w stanie odbudować wszystkiego, ale jesteśmy w stanie po przebudzeniu, po wzięciu odpowiedzialności za siebie, czyli wyjściu z pozycji ofiary, będziemy w stanie uratować to, co nam zostało. I dosłownie tak w ten sposób o tym myślę. Nie chcę rujnować kolejnych lat swojego życia, chcę kosztem, bo to jest ogromnym kosztem, to też tutaj musimy powiedzieć, to nie jest tak, że wychodzenie z toksycznego wzorca to jest tylko sama przyjemność. To jest ciężka praca. To jest dosłownie praca, która trwa. Można to zrobić, ale też warto szukać półśrodków. I tak z toksyczną relacją jest, jak z toksycznym partnerem i z każdą toksyczną metodą naprawy nas samych jest. Czyli, że jeśli coś zrobimy szybko, coś zrobimy z dużą siłą naraz, to do nas wróci, tak jak z dietą, bardzo szybko do nas wróci ze podwojoną siłą. Więc bardzo ważne jest to, żeby we wszystkim, nad czym w tym momencie pracujemy i wychodzimy, z czego wychodzimy, żeby robić to małymi krokami na zasadzie budowania nowych, zdrowych nawyków, żeby sobie pozwalać na to, co do nas przychodzi, co do nas płynie i żeby tak z tego powoli, powoli wychodzić. Toksyczna relacja ze sobą, mamy w sobie toksyczny aspekt. Toksyczny aspekt w nas warto zaakceptować, dostrzec go, ale on nie powinien być dominujący. Jeśli jest dominujący, no to właśnie idziemy w choroby autoimmunologiczne, pozwalamy na to, żeby partnerzy nie traktowali nas z szacunkiem, wchodzimy w niezdrowe relacje zawodowe, pozwalamy szefowi na to, żeby się nad nami w cudzysłowie znęcał psychicznie często. Potrzebujemy dostrzec toksyczny mechanizm po to, żeby zrozumieć i nauczyć się tego, czego nie jesteśmy nauczone i możemy sobie wiele mówić, że system edukacji powinien się zmienić, powinniśmy uczyć się o emocjach i tak dalej, ale teraz czegoś takiego nie ma. Co możemy w tym momencie zrobić dla siebie i dla naszych przyszłych pokoleń? Możemy wypracować sobie zdrową relację, bo kiedy my mamy zdrową relację ze sobą, to potrafimy to przekazać dalej, uczyć dzieci swoje tego, jak to zrobić i też uczyć bliskich, bo trzeba przyznać i mogę to potwierdzić, że kiedy pracujemy i uzdrawiamy relacje ze sobą, to po prostu wszystkie te nasze relacje, które do tej pory miały miejsce, one się zmieniają. Niekoniecznie one się rozwijają w pozytywnym kierunku, część z nich się zamyka, ale to jest bardzo dobre, to jest dla nas bardzo dobre. Zachęcam do eksperymentowania z relacją ze sobą,
właśnie po to, żeby sprawdzić, czy nam to służy, czy nie, żeby sprawdzić, jak my się z tym czujemy, bo żyję w przekonaniu i to staje takie dowody każdego dnia od kobiet, z którymi rozmawiam, że życie się zmienia niesamowicie i nikt już nie chce wrócić do tego, co było wcześniej, kiedy zaczyna pracować właśnie nad tą relacją ze sobą, nad uzdrawianiem, może nie wiem, czy to jest dobre słowo, to uzdrawianie tej toksyczności. Chodzi o dostrzeżenie toksycznego wzorca, jaki mamy w sobie, nadanie sobie prawa do życia, bo często to prawo do życia, my rodzimy się często z takim przekonaniem wewnętrznym, że nie jesteśmy godne tego życia, bo z różnych powodów niekoniecznie jesteśmy ich świadome, zostałyśmy na ten świat powołane i często takie brzemię, taki ciężar na sobie nieświadomie nosimy. Po to mamy sobie uświadamiać pewne rzeczy i pracować różnymi metodami, żeby po prostu mechanizmy, które w nas są nieświadome, żeby być ich świadomym, po to, żeby dać sobie prawo. Rozumienie siebie pozwala nam dać sobie prawo do życia tak, jak chcemy, do życia metodą prób i błędów, do prawa do tego, żebyśmy robiły coś wolniej niż na przykład oczekuje od nas społeczeństwo, żebyśmy dawały sobie prawo do tego, by posiadać bądź nie posiadać dzieci. To możemy wiele zrzucać na społeczeństwo, mówiąc, ale wtedy też będziemy traktowały siebie jak ofiary. To pytanie zawsze brzmi, czy to ja daję sobie prawo do tego, żeby żyć po swojemu, a nie czy ktoś mi daje to prawo, czy nie. Bo dzisiaj żyjemy w czasach, w których mamy prawa absolutnie wszystkie, te, o które walczyły nasze mamy, babcie i prababcie. I musimy być tego świadome, że jeśli my dzisiaj czujemy się więźniami, to jesteśmy więźniami tylko i wyłącznie tego, co w naszej głowie. No tak, to prawda. Dobrze to spuentowałaś. Nasza głowa jest chyba takim na ten moment kluczowym i dużym więzieniem, jeżeli w jakiś sposób czujemy się ograniczeni, nie potrafimy podjąć jakiejś decyzji, która teoretycznie na samą myśl by nas uszczęśliwiła, to jest właśnie chyba ten moment do zastanowienia się nad toksyczną relacją. Ja przede wszystkim chciałabym tutaj, bo myślę, że tobie nie o to chodziło, natomiast w jakimś tam stopniu to w ten sposób mogło wybrzmieć, ja to tak zrozumiałam, na temat tej miłości, która nam się należy. Z taką roszczeniowością to trochę jakby wybrzmiało, bo mi się to należy. Chodzi chyba bardziej o taką miłość samemu do siebie, że nie musisz na to zasłużyć. To nie jest tak, że musisz właśnie coś zrobić, musisz być jakaś, żeby doświadczyć miłości, żeby być kochaną. Nie na zasadzie tupiącego dziecka mi się należy lizak, czy nie wiem, jakiś kawałek ciastka, tak samo jak miłość. Wydaje mi się, że bardziej chodziło ci właśnie o tą taką czułość, troskę i takie w stosunku do siebie otulenie, takie ciepło, że ta miłość po prostu jakby ona jest i ona jest częścią, elementem każdego człowieka i nie musisz naprawdę absolutnie nic robić, w żaden sposób zasługiwać na to, żeby być kochanym i myślę, że to jest to, bo to jest po prostu też ważne i tak jak też mówiłaś, bez takiego poczucia winy do siebie, żeby to nie było tak, bo mówiłaś o tym, że gdzieś tam jest ta ofiara i tak dalej w nas. W każdym jest chyba jedno i drugie, ale najważniejsze chyba dać sobie właśnie takie otulenie i takie ciepło, że okej, no mam tą ofiarę w sobie, czasem wchodzę w tą rolę, ważne, żebyś ją zauważył tą ofiarę w sobie i chciał, czy chciała z nią jakby pracować, trochę może na początku pertraktować, żeby nie być tylko w tej roli ofiary, wiesz, bo ja to tak poczułam z takim wyrzutem sumienia, żeby jakby ktoś teraz nie obwiniał siebie za to, że jest ofiarą i nie zrobił sobie wyrzutów, że to o Boże, jestem beznadziejna, bo jak ktoś jest w trybie ofiary jeszcze usłyszy, że to jest twoja wina, że jesteś w trybie ofiary, no to jakby koło się zapętla, bo jestem jeszcze bardziej ofiarą niż byłam.
Ja jakby też mówię ze swojej perspektywy, bo ja w tym trybie ofiary, zresztą wydaje mi się, że większość Polek, Polaków to ma. Mamy taki trochę kraj też i taką historię, że gdzieś tam z pokolenia na pokolenie to przechodzi. I to nie chodzi o to, żeby się w jakiś tam sposób usprawiedliwiać, tak? Że ja mam prawo do bycia ofiarą, bo takie mam życie i taką przeszłość. Nie, ale tutaj właśnie chyba lekarstwem jest ta miłość i to zaakceptowanie, zauważenie, danie sobie tego ciepła, że okej, tak się działo, tak było, ale teraz jakby się przebudziłam i już nie chcę być tą ofiarą, nie chcę być nią dłużej. Wiadomo, że będą sytuacje, w których jeszcze to nie raz powróci, bo tak jak powiedziałaś, to jest praca nad tym, żeby jednak nie być w tym syndromie ofiary, ale mimo wszystko, żeby to też nie skończyło się jeszcze większym wyrzutem sumienia i takim poczuciem winy, bo później się pojawiła też taki tej twojej wypowiedzi na temat tego, co możemy sami zrobić, to jest dla mnie mega istotne. Właśnie nie szukać z zewnątrz tego, co by mogło przyjść, tak? Czyli znowu roszczeniowość na zasadzie szkoły powinny robić to, politycy powinni robić to, państwo jest złe, w ogóle Polska tragiczna, a tak naprawdę to moje dzieciństwo i rodzice, wszystko jest beznadziejne i do kitu. Tylko właśnie samemu, przecież jeżeli my będziemy pracować nad sobą, będziemy w stanie nauczyć nasze dzieci, tak jak powiedziałaś, będziemy w stanie wprowadzić to do naszego życia, więc kwestią tego jest tak naprawdę chęć i robienie małych kroczków w kierunku takiej pełni zdrowia fizycznej i psychicznej, jeżeli ktoś jest duchowy, to duchowej, bo połączenie tych wszystkich aspektów życia myślę, że też jest istotne i wypieranie jakkolwiek, czy zdrowia fizycznego, czy psychicznego, czy duchowego, obojętnie jakiej wiary jesteśmy, to no, rodzi jakieś tam konsekwencje. Widziałam u ciebie, że jest coś takiego jak etapy tej toksyczności, tej relacji ze sobą, czy czego to dotyczy, jak to wygląda, o co chodzi z tymi etapami, jeżeli mogłabyś to tutaj w jakiś sposób skomentować i nam o tym opowiedzieć. Tak, ja myślę, że też o tych etapach możemy powiedzieć w kontekście tego, o czym powiedziałaś. W taki, a nie inny sposób odebrałaś moje słowa i myślę, że i każdy ma prawo wszystko to, co właśnie gdzieś usłyszy, czy jest mu też przekazywane podczas rozmów, interpretować po swojemu. I teraz to jest ważne, jakie głosy są w nas, tak? No bo ktoś ma jakąś intencję i to jest jakby nieistotne, bo istotne jest to, w jaki sposób my przyjmujemy to, co ktoś nam mówi. Czyli jednym z tych etapów, na przykład budowania tej relacji ze sobą, jest wyodrębnienie w naszej głowie głosów, tak? Czyli jeśli ktoś coś powiedział i ja w tym momencie mam jakieś myśli, to ważne, żeby te myśli zauważyć, czyli jeśli ty wyłapałaś tam te słowa moje o byciu ofiarą na przykład, tak? I coś tu musiało z tobą zarezonować, to teraz właśnie, to jest właśnie o relacji ze sobą, tak? Czyli ja słyszę, że ktoś mówi coś o ofierze i jakby ja uważam, tak, że jak jestem w trybie ofiary, to jest okej, tak? I ja sobie tutaj, i to ja jakby ja we własnej głowie już stoję we własnej ochronie, tak? Czyli rozróżniam, że są jakieś głosy, które mi pasują bądź mi nie pasują, ale ja siebie nie oceniam, tak? Ja sobie daję prawo do tego, żeby na przykład tą ofiarą być. Ja sobie daję prawo do tego, żeby mieć inne zdanie. Ja sobie interpretuję po swojemu, tak? I w naszych głowach jest bardzo dużo różnych myśli. I ta toksyczna część, to jest bardzo istotne, że ta toksyczna część to jest ten taki często samokrytyk. To są te myśli, które karzą nas za coś, tak? O, ty głupia, co żeś zrobiła, kiedy mówimy do siebie, tak? Albo mogłaś to zrobić inaczej. Mogłaś to powiedzieć, mogłaś tamto powiedzieć. Warto zauważać w sobie te momenty, kiedy te głosy pojawiają się w głowie, bo to są często głosy naszych rodziców. To są często sformułowania w ogóle dosłownie naszych rodziców, którzy w jakiś sposób nas traktowali, w jakiś określony sposób do nas mówili, ale my nie jesteśmy tymi myślami. Natomiast te myśli często są toksyczne, bo one nam odbierają prawo do tego, żeby myśleć inaczej, prawo do tego, żeby właśnie być w jakimś trybie, którym jest nam w tym momencie potrzebny, albo prawo do emocji, które w danym momencie przeżywamy. Kiedy mamy taką blokadę na płacz, czyli nie wiem, leci jakaś piosenka, albo oglądamy jakiś film i te łzy w nas lecą, i to jaka myśl się pojawia w naszej głowie? Czasami pojawia się nie płacz,
Nawet nie, tego nie kontrolujemy, po prostu to po prostu się pojawia. To jest jeden z tych etapów, by to rozróżnić, by to dostrzec, co w tej głowie, kto w tej głowie nam coś podpowiada i żeby zrozumieć, że który z tych przekazów jest właśnie wspierający, pełny miłości bezwarunkowej, taki, który uważa, że ta miłość, własna miłość, tak, moja własna miłość mi się należy, to własnej miłości, takiej bezwarunkowej, całe życie pragnęłam od innych, ale muszę nauczyć się, muszę nauczyć się ją dawać sobie sama, ale do tego potrzebuję dać sobie prawo, do tego, żeby siebie samą pokochać w pełni, bez warunków. Więc takim etapem, tak jak wspomniałam, jest to, żeby siebie obserwować, kiedy te myśli się pojawiają, nie tylko jakie, ale też kiedy, czy na przykład po spotkaniu z kimś konkretnym, albo przed spotkaniem z kimś, albo wtedy, kiedy karmię się jakimś, nie wiem, muzyką, albo jakimś filmem, a może kiedy przechodzę w jakimś określonym miejscu. Jesteśmy wrażliwe na różne miejsca, sytuacje powtarzające się na przykład i ludzi, więc wszystkie z tych czynników mogą wyzwalać w nas określone myśli. Natomiast istotnym jest to, by zrozumieć, że my tymi myślami, a zwłaszcza tymi toksycznymi, nie jesteśmy i by nauczyć się je rozróżniać. Ja trochę tak czasami porównuję to w zależności oczywiście od konkretnego przykładu danej osoby i tego, co na nią działa, ale tak jakbyśmy były takim wewnętrznym królestwem i wewnątrz jest nas samych i naszych myśli, jest jakiś król, jest jakaś królowa, podwładni i wszyscy ze sobą dyskutują, tak? I to, co możemy na pierwszym etapie i najważniejszym dla siebie zrobić, to sobie właśnie te osoby w nas wyodrębnić. I wiele z nas nie ma w sobie takich pozytywnych głosów, wspierających. I tu właśnie o to chodzi w tej budowaniu relacji ze sobą, by jeśli nie mamy takiego głosu, który dyskutuje z tym złem, czyli jak pojawia się coś negatywnego, o ty głupia, dałaś ciała znowu, albo mogłaś się bardziej postarać. I wiele z nas w tym trybie zostaje, tak? Tym oceniającym nas samych. A tutaj chodzi o to, że jak już widzimy ten mechanizm i widzimy, że jest jakaś nierównowaga, bo coś negatywnego w naszej głowie się pojawiło, to chodzi o to, żeby w tym momencie dla równowagi przywołać w sobie postać, a czasami trzeba ją po prostu zbudować od zera, która powie, ale zaraz, przecież wszystko jest z tobą w porządku, miałaś prawo tak powiedzieć, ja cię kocham i wspieram cię, mówisz cały czas sama do siebie, taką jaka jesteś, czyli mówisz do siebie trochę tak, jakbyś chciała usłyszeć od swojej mamy, od swojego taty, od kogoś z zewnątrz. Dzisiaj możesz ten głos w sobie uruchomić sama i to jest bardzo ważne, żeby zacząć go w ten sposób budować. No dobrze, tak, jak najbardziej tutaj, wiesz, ja rozumiem to z poziomu mojego, ale to jest właśnie to, co powiedziałaś, nasz zasób, tak? Ja wyszłam z tego poziomu mocnej ofiary, więc w jakiś tam sposób jestem czuła na różne słowa, tak? Nie ze względu na to, że gdzieś tam to rozumiem opacznie, tylko ze względu na to, że jestem czuła na to, jako osoba będąca w tamtej roli, że wiem, żeby mnie to poruszyło i wiem, żebym mogła to zinterpretować zupełnie inaczej i inaczej zrozumieć, gdybym była jeszcze bardzo mocno w tym trybie, w którym byłam. Więc dlatego ja w taki sposób gdzieś tam wchodzę w tę rolę tutaj, żeby dać przestrzeń naszym słuchaczom wszelkiego rodzaju, że tak powiem, na to, że jest różny sposób zrozumienia, tak jak mówisz, niektórych słów interpretacji w stosunku do, w odniesieniu bardziej do swoich tam doświadczeń i historii życiowych. I ja chciałam Cię zapytać, bo tutaj powiedzieliśmy trochę o pracy i o tym, jak to gdzieś tam może wyglądać, natomiast tutaj chciałabym przenieść tą relację ze sobą na relację z innymi. Czy jeżeli mamy toksyczną relację ze sobą, bo już troszkę o tym jakby powiedziałyśmy w kontekście tej pracy, natomiast tutaj bym chciała jakby może bardziej w kwestiach relacji, nie wiem, z przyjaciółmi romantycznych. Jeżeli ja mam toksyczną relację ze sobą, to moja toksyczna relacja będzie się przenosiła na innych i oni będą mi dawali jakby to samo z drugiej strony, czy po prostu na przykładzie, o, na przykład tej ofiary, tak? Jeżeli ja jestem ofiarą, ktoś jest teoretycznie fajną osobą, to ja jej, nie wiem, tej osoby nie zauważę w swoim życiu albo będę dla niej męcząca, bo
powiedzmy, nie wiem, jest a propos tego, co pomyślisz, co powiedziałaś na spotkaniu, czy jak zrozumiesz słowa, tak? Ktoś zażartuje sobie na mój temat, a ja od razu jakby się obrażę i ta osoba nic nie miała złego na myśli, albo spotykam się z jakimś mężczyzną na randkę i jako kobieta już od razu myślę, o Boże, a ja mam grube nogi, a nie wiem, jestem za bardzo włosiona w niektórych miejscach, albo nie zdążyłam się, nie wiem, pomalować i tak dalej, wiesz, mnóstwo takich myśli, to jak tutaj właśnie, czy to jest tak, że my tą toksyczną relację przenosimy na inne, dlatego nie potrafimy później no, związać się z normalną, że tak powiem, osobą, która ma, powiedzmy, że wyrównane te relacje, bardziej ogarnięte? Tak jak wspomniałam wcześniej, to, że w ogóle takie osoby toksyczne są w naszym życiu, to świadczy o tym, co w nas samych. Bo wyobraźmy sobie taki przykład, że jedziemy na randkę i tak jak powiedziałaś, masz nieogolone nogi, tak? Czy mam nieogolone nogi? Nie zdążyłam sobie ogolić z jakiegoś powodu, po prostu siedzę już, czekam na tego mężczyznę i myślę tylko o tym, że mam te nogi nieogolone. I on siedzi po drugiej stronie, przychodzi, siedzi, uśmiecha się, ale to, że ja myślę sobie cały czas o tym, że tych nóg nie ogoliłam, to powoduje, że w pewnym momencie on chociażby mógł tego na przykład nie zauważyć, to moim zachowaniem, sposobem bycia i swoją niepewnością, która wynika z tego, że ciągle o tym myślę, że czegoś mi brak albo coś zrobiłam nie tak, nieodpowiednio się przygotowałam, to swoim zachowaniem jakby dam takie przyzwolenie na to, żeby na przykład on to skomentował, tak? To jest może trudne w tym momencie do wyobrażenia sobie, ale my swoją niepewnością, tym, że odbieramy sobie prawo do tego, żeby mieć nieogolone nogi, dajemy przestrzeń na to, żeby ta osoba na przykład coś powiedziała. Bo wyobraźmy sobie dwie sytuacje, że w jednej właśnie tak, tego przyzwolenia na to, żeby te ogolone nogi były, nie ma, czyli jakby jest taki samokrytyk wewnątrz nas, który no, mówi, no nie przygotowałeś się, tak? Zazwyczaj taka na przykład mama w nas samych, tak? Mówi, no dziecko nie przygotowała się, jak mogłaś iść z takimi nieogolonymi nogami, z spódnicą, z plamą, no jak mogłaś, tak? To dzisiaj nie ma mamy obok, ale głos mamy ciągle w nas jest. I on z nami gdzieś tam w środku robi spustoszenia. Siedzimy sobie już na tej randce i myślimy tylko i wyłącznie o tym. I teraz sobie siedzi mężczyzna, który właśnie mógłby tego nie zauważyć, ale to zauważa, no bo same na to cały czas zwracamy uwagę, więc czy chcemy, czy nie, tak się zachowujemy, że on w końcu na to zwróci uwagę. A w drugim przypadku, kiedy po prostu ta sama osoba miała taką samą mamę i taki sam głos w głowie się pojawia, siedzi na tej randce i myśli sobie, i ma te myśli, Boże, nie ogoliłaś nóg, i myśli sobie, też ona myśli sobie, no, ale zaraz, mogłaś sobie ich nie ogolić, tak? Czy ktoś ma prawo, czy ty dasz komuś prawo do tego, żeby cię ocenił z tego powodu, że masz nieogolone nogi, czy to o tobie źle świadczy? I dyskutujesz ze sobą, tak? Czyli mama się uruchamia, toksyczna część ciebie jest i ten mechanizm w nas jest często do końca naszych dni. I to nieważne, że on tam jest. On jest z czasem coraz cichszy, potem z czasem może zaniknąć, ale na różnych etapach z różną głośnością do ciebie mówi. I to, co możesz ty zrobić, to właśnie, żeby go zauważać i żeby z nim rozmawiać i żeby uruchamiać tą opiekuńczą część ciebie, która daje ci prawo do tego, żebyś siedziała przy tym stoliku z tymi nieogolonymi nogami. To ty dajesz sobie prawo do tego. Nieważne, jak się ten człowiek będzie zachowywał, on się może zachować różnie, on może tego nie zauważyć, on może to zauważyć i wyjść, ale od tego, jaką ty będziesz miała relację ze sobą, będzie zależała interpretacja tego zdarzenia. Bo przykładowo, jeśli masz dalej toksyczną relację i tylko ta mama w twojej głowie mówi, że nie no, słabo, słabo dziewczyno, nie postarałaś się, tak? I ten mężczyzna by tego nie zauważył, ale przez twoje zachowanie to zauważa, on się czuje niekomfortowo, nie wie, co ma zrobić, no i wychodzi i tak naprawdę ty myślisz, że to przez ten nogi, on myśli, że jakiś jest dziwny, bo ty się dziwnie zachowywałaś i właściwie ty się nie odzywasz, bo ci jest głupio później, a on się nie odzywa, bo też myśli, że nie zrobił na tobie wrażenia i tak naprawdę jest jedno wielkie, totalne nieporozumienie i nieświadomość panująca w tych relacjach. Ty myślisz, że to właśnie przez te nogi, więc jakby dalej to jest cały czas ta toksyczna relacja ze sobą, bo pozwalasz tej mamie w głowie ciebie oczerniać i oceniać i mówić, no dałaś ciała, tak?
a on myśli tam po swojemu, tak? A w drugim przypadku, kiedy ty właśnie uruchamiasz ten głos w głowie, który mówi, że wszystko jest z tobą w porządku i ty na przykład dzisiaj masz prawo sobie potestować, że chcesz sprawdzić, jak na przykład mężczyzna na to zareaguje, czy na to zwróci uwagę. Ty dajesz sobie prawo do tego, żeby tam siedzieć w taki, a nie inny sposób. I bez względu na to, jak on się zachowa, jeśli on uzna, że to jest dla ciebie okej i to nawet nie zwróci uwagi na te nogi na przykład i będzie fajna randka, albo jeśli powie do ciebie jakieś słowa typu, nie wiem, no chyba się tutaj nie postarałaś, to ty, w zależności od tego, co będziesz sama czuła, bo jeśli uznasz, że on ma rację, nie postarałaś się, czyli znowu mama się odezwie i zacznie cię karać, czyli otworzysz na ten komunikat swoje serce i swoje ciało i uwierzysz w to, że on ma prawo tak mówić, no to zaczniesz go przepraszać, że nie ogoliłaś, tak? A jeśli ty będziesz miała ten głos, który nawet go wpuści i ty to usłyszysz, co on powiedział, że jak to mogłaś w ogóle z tymi ogolonymi nogami przyjść, ale ty wewnętrznie pomyślisz sobie, ale zaraz, to tylko ta mama tak w tej głowie mówi, ale przecież dzisiaj ja stanę we własnej obronie, uruchomię w sobie ten opiekuńczy, dający mi prawo do tego, żebym dzisiaj była w takiej wersji, jakiej chcę być. Jak to sobie uruchomisz, to po prostu nie dasz, to wyjdziesz z tej randki, tak? No bo nie dasz mu przyzwolenia na to, żeby nie będziesz uważała, że on zasługuje na to, żebyś mu więcej czasu poświęcała. Nie wiem, czy to ten przykład bardzo rozbudowany, czy on trafił w twoje serce. Tak, jak najbardziej. W ogóle to uśmiecham się cały czas, bo to jest taka błahostka, a jednak mimo wszystko z tego się może zrobić duży kwas, że powiem tak bardzo potocznie, bo naprawdę to jest rzecz, która no nie decyduje o życiu, o relacji, ale jednak mimo wszystko bardzo mocno potrafi wpłynąć na to, czy ludzie będą mogli ze sobą w ogóle się jakkolwiek spotkać. Nie chodzi mi o spotkanie fizyczne, ale takie też bardziej w rozmowie i tak dalej, dalej w życiu. Więc tak, no może być ktoś, kto po prostu jakby będzie okej, okay, ale no ty tak bardzo się zafiksujesz, że uniemożliwisz w ogóle tą relację, no bo będziesz tylko myślała o tym, co zrobiłaś nie tak i jak powinnaś się zachować, co powinnaś powiedzieć, więc nie będziesz do końca z sobą. To, co mnie też rozbawiło a propos nieogolonych nóg, to sobie tak pomyślałam, ale kto w ogóle wyznaczył jakieś kanony, wiesz, o co chodzi, jakby... Kto powiedział, że ja muszę mieć ogolone nogi? Przecież tak naprawdę, no dobra, takie mamy teraz jakieś rytuały, może nie tak, ale jakieś takie standardy, o, że no kobieta powinna wyglądać tak i tyle rzeczy ma do zadbania, że to jest aż głowa pęka, bo z reguły mężczyźni aż tak dużo rzeczy nie robią ze sobą. No i kto powiedział, że ty musisz być po prostu wpasowana w to? Dla mnie to jest takie znowu wołanie o tą miłość, tak jak powiedziałaś, o tego, że wpuszczamy jakby to wszystko, żeby nami rządziło. No bo zobacz, jakby patrząc na ludzi takich dookoła, przynajmniej których ja gdzieś tam spotykam, bardzo dużo kobiet poprawia siebie, tak? Paznokcie, rzęsy, brwi, operacje plastyczne, nos, biust, pośladki, no wszystko po prostu potrafią sobie zrobić. I to jest... Dla mnie, w moim rozumieniu, to nie jest do końca zdrowe, to nie jest dobra relacja ze samym sobą, jeżeli my musimy aż tak bardzo poprawiać, nie wiem, czy dobrze to rozumiem i czy to potwierdzisz, możesz zaprzeczyć, że tak jest, że faktycznie jeżeli ktoś poprawia siebie na okrągło i patrząc w lustro widzi kolejną zmarszczkę i trzeba w kolejny kwas wstrzyknąć albo zrobić większy biust, bo przecież mnie nikt nie pokocha, albo schudnąć, bo jestem za gruba, właśnie te nogi, nie nogi, brwi, rzęsy, paznokcie, wszystko, czy takie poprawianie siebie w kółko prowadzi do jeszcze gorszych relacji z samym sobą, czy to jest okej i jakby to w ogóle nie ma wpływu. Myślę, że najprościej będzie, jak podam swój własny przykład. Raz w życiu zdecydowałam się na zabieg medycyny estetycznej i to było wstrzyknięcie kwasów usta. Powodem tego było to, że całe życie ja mam taki smutny wyraz twarzy, kąciki w dół.
No i oczywiście, kiedy weszła ta moda na poprawę, to możesz zrobić wszystko dzisiaj ze swoim ciałem. No to tutaj też za namową koleżanki poszłam do takiego gabinetu, w którym rzeczywiście ten kwas został wstrzyknięty i te kąciki rzeczywiście troszkę się podniosły. Po jakimś czasie moja przyjaciółka zapytała mnie, bo ponieważ zastanawiała się nad takim zabiegiem, co ja o tym myślę. I wiesz, kiedy chodziło o nią, ja też trochę z troski zastanawiałam się, czy ja jej to polecę. I powiedziałam jej wprost, jak ja sobie przeanalizowałam tą sytuację z perspektywy czasu. Bo na tamten czas, kiedy robiłam ten zabieg, byłam na takim, a nie innym poziomie świadomości. Dzisiaj nie mam do siebie o to żalu. Po prostu podjęłam decyzje takie, jakie wtedy były dla mnie korzystne. I dzisiaj uważam, że warto próbować różnych rzeczy, żeby właśnie móc się przekonać do tego, czy coś jest dla mnie, czy coś nie jest dla mnie. Dla mnie lekcja z tego podnoszenia kącików ust była taka, że z wewnętrznej potrzeby wprowadzenia do życia większej ilości radości. No bo jednak jestem osobą, której tej radości jeszcze brakuje. Ja uczę się sobie dawać tą radość. Wchodzić w takie dziecko, które po prostu potrafi cieszyć się wszystkim. Więc to jest moja lekcja. I kiedy sobie zdałam sprawę, że na tą wewnętrzną potrzebę takiej większej radości w życiu ja zaatakowałam swoje ciało, no bo to było ogromnie bolesne. To był zabieg zewnętrzny z strzykawką, która była po prostu, jest koszmarem wielu z nas. Więc mój umysł, tak, na rozwiązanie tego problemu znalazł sposób, który był toksyczny, był rodzajem przemocy wobec mojego własnego ciała. Nie szukałam rozwiązania problemu od wewnątrz, dostrzegałam problem i chciałam pójść najprostszą metodą i najszybszym sposobem. Czy to rozwiązało ten problem? Absolutnie nie. Medycyna estetyczna zmusza nas do tego, żeby poprawiać te zabiegi, tak, non-stop, czyli trochę też tuszować problemy, z którymi się borykamy, z brakiem akceptacji własnego ciała, z własnym nieprzyzwalaniem sobie na własne emocje. No, dzisiaj absolutnie nie zdecydowałabym się na żaden tego rodzaju zabieg. Mam różne blizny na ciele, na przykład taką blizną na ramieniu moim jest takie wspomnienie, no, twardzina ograniczona, moja choroba. I też potrzebowałam sobie jakoś inaczej zinterpretować, zaakceptować tą część siebie, która już jest nie do wyleczenia i to nigdy nie zejdzie. I pomyślałam sobie, zawsze zastanawiałam się nad tatuażem, czy by sobie nie zrobić, czy nie, ale nigdy się na to nie zdecydowałam. To jest mój naturalny tatuaż. Tak, ciało tego potrzebowało, taki wyraz, taka ekspresja się pojawiła. I to jest mój naturalny tatuaż. Tatuaże są różne i tworzą różne, czasami nawet niekoniecznie ładne wzory, czasami takie potwory jakieś z tego wychodzą. No to mój tatuaż wygląda tak, a nie inaczej. I też ma znaczenie i też jest symboliką i jest przypomnieniem o tym, jakim swoim myśleniem i jaką swoją relacją ze sobą doprowadziłam moje ciało. Myślę, że ten przykład, który podałaś na sobie, jest bardzo trafny pod względem tego, o co zapytałam, bo faktycznie opowiedziałaś swoją historię, którą najbardziej czujesz i doświadczyłaś, ja ją też poczułam, że ona jest prawdziwa. I to, co powiedziałaś, ja ostatnio miałam taką rozmowę i mówiłam, że mam rozstępy gdzieś tam tu i ówdzie. Ja w sumie to lubię. Kiedyś z tym walczyłam, a teraz to lubię, bo to też jest część tego, co przeszło moje ciało ze mną i to jest jakaś część mojej historii. Wiadomo, może to nie wygląda idealnie tak jak ze zdjęcia, chociaż to wiadomo, to też nie są takie rozstępy, może, że wiesz, nie wiadomo, co tam się dzieje, ale generalnie ja je widzę, tak? Tak samo jak widzę części ciała, które chciałabym też może poprawić, bo w jakimś tam stopniu jeszcze mam, ale za każdym razem, kiedy tutaj o tym myślę, to sobie przypominam, że właśnie to jest moje ciało, to jest prawda o mnie i jeżeli ktoś nie będzie chciał mnie, mam tu na myśli chociażby na przykład jakiegoś mężczyzny, nie będzie chciał mnie taką, jaką jestem, no to jest bardziej o nim niż o mnie, tak? To znaczy, że jemu nie odpowiada moje ciało i moja aparycja i tak dalej, no to sorry, to znaczy, że nie jesteśmy dla siebie, bo jak się będziesz ciągle poprawiać, to co zrobisz wtedy, jak nagle, nie wiem, to się skończy, skończą się pieniądze, środki albo, nie wiem, możliwości, albo cokolwiek, pójdziesz bez makijażu i on ci powie, że wyglądasz beznadziejnie i cię nie chce, no to twoje życie tak naprawdę
było kłamstwem, i tak? Więc no, do niczego to nie doprowadzi. Powiedz, jak możemy tak naprawdę zyskać taką dobrą relację ze sobą, jak nad tym pracować i gdzie szukać pomocy, czy tak, wiesz, od razu się kierować do jakiegoś psychologa, czy do jakiegoś coacha, czy możemy w jakiś inny sposób nad tym pracować, żeby polepszyć tą relację ze sobą i w ogóle wtedy tak naprawdę relacje z innymi i swoje życie. Na pewno nad tą relacją potrzebujemy pracować mocno same, poprzez, tak jak wspomniałam, dyskutowanie ze sobą, rozpoznawanie tych swoich głosów, nadawanie im jakichś czasami twarzy, interpretowaniem tego, co przychodzi, bo jest tak, to już jest potwierdzone przez też wiele, wiele osób, z którymi rozmawiam, że my, wiesz, my każdego dnia dostajemy czy mamy dostęp do pełnego pakietu narzędzi do własnego rozwoju. Absolutnie wszystkie zdarzenia, które się nam przytrafiają, osoby, które spotykamy, mają w sobie odpowiedź na pytanie, które sobie gdzieś zadajemy. My tylko nie potrafimy odpowiednio tego zinterpretować i potrzebujemy wsparcia osoby z zewnątrz do tego, żeby pokazała nam, jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia w określonym sposób, schematami, przekonaniami, więc ta osoba z zewnątrz, obiektywna, czasami potrafi sytuację, która nam się przytrafia, po prostu pokazać nam z innej strony i to bardzo często wystarczy. Jeśli zacznijmy czytać znaki, które do nas przychodzą, jeśli zastanawiałyśmy się nad tym, czy nie pójść do jakiegoś psychologa, ktoś taki pojawił się w naszym życiu i zastanawiam się, czy do niego nie pójść. Na przykład odsłuchujemy dzisiaj nasz podcast, to niech to będzie znak, żeby pójść w tym kierunku, bo nie ma jednej dobrej metody. Ja sama pracowałam z bardzo wieloma różnymi i również chodziłam do psychologa, do seksuologa i do wiele różnych takich osób, które bardziej właśnie w tym takim niekonwencjonalnym świecie pracowały i mogę dzisiaj z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma jednej metody, natomiast jest jedna metoda na dany moment, która nam coś objaśni, która rozjaśni sytuację, w której jesteśmy. Z mojej strony mogę powiedzieć, że jedną z najlepszych metod i najprostszą, najbardziej darmową, jaką można sobie tylko wyobrazić, pracy nad sobą jest robienie wszystkiego inaczej niż dotychczas. Czyli sytuacje, które nam się przytrafiają kolejny raz, próbujmy rozwiązać inaczej. Nawet jeśli chciałybyśmy zrobić coś po staremu, pozwólmy sobie na to, żeby sprawdzić, co będzie, kiedy zareagujemy inaczej. I naprawdę to niesamowicie otwiera nas na nowe też spojrzenie na to, co nam się przytrafia. Więc to naprawdę są bardzo drobne rzeczy, które mogą zmienić absolutnie nasze życie, ale wszystko zależy od nas. Czy my nadamy sobie prawo do tego, żeby właśnie, do tego, żeby może za jakiś czas uznać, że popełniłyśmy błąd. Bo kobiety, które do mnie przychodzą, bardzo często najbardziej boją się tego, że jak zaczną ze sobą pracować, to będą musiały zostawić swojego partnera. Tak, to jest najczęstszy lęk, który pojawia się w nas, czy ja będę musiała radykalnie zmienić swoje życie, czy ja od razu muszę go zostawić. Z tym kojarzymy swój własny rozwój. Ale to tak nie działa. To, tak jak powiedziałam też podczas tego nagrania, wszystko, co radykalnie odcinamy, co robimy szybko, gwałtownie, to zawsze do nas wraca ze zdwojoną siłą. Więc zupełnie nie to, zupełnie nie ten sposób, nie ten toksyczny, manipulujący samą siebie, przymuszający się do czegoś. Nie, po prostu metoda, z którą warto pracować, to tak jak rozmawiałyśmy, empatia, zrozumienie wobec samej siebie i przyzwolenie sobie na to, żeby robić coś powoli. Tyle kobiet choruje na chorobę tarczycy, a tarczyca właśnie jest o tym, że nie pozwalamy sobie na to, żeby było wolno, żeby robić coś wolniej. Podążamy za tłumem, pozwalamy na to, żeby ludzie oczekiwali, żebyśmy zrobili coś szybciej. Przymuszamy tym siebie, bo to, że ludzie oczekują, nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, co ja z tym oczekiwaniem zrobię. Czy ja uważam, że ja rzeczywiście muszę się odwdzięczyć, czy ja muszę się zmuszać do czegokolwiek, czy ja manipuluję samą sobą. To jest bardzo istotne.
Więc korzystajmy z wszelkich metod, które do nas płyną. Nie szukajmy ich na siłę, nie szukajmy ich z głowy. Po prostu otwórzmy się, powiedzmy sobie, że chcemy nad tą relacją pracować i zobaczmy, co do nas przychodzi. Może to będzie jakiś artykuł, może to będzie jakaś piosenka, której będzie odpowiedź. Zacznijmy czytać znaki, bo każdego dnia dostajemy ich całą masę. I proszę, uwierzcie mi, że najwięcej siły, jaką my zużywamy, to jest na to, żeby tego nie widzieć. Żeby zatrzymać to, co jest niekorzystne. Kiedy to, co czegoś najbardziej boimy, czyli to, że będziemy musiały mieć jeszcze więcej siły na zmiany, zupełnie się nie sprawdza, dlatego że nie dostrzegamy tego, ile my płacimy za to, żeby zatrzymać to, co dla nas złe, co jest już w naszym życiu i co często jest toksyczne. Kiedy zaczynamy to puszczać, nagle nabieramy po prostu niesamowitej energii. Kiedy jesteśmy z kimś w relacji i nie jesteśmy pewni, czy ta osoba jest toksyczna dla nas, czy jest dla nas korzystna, czy nie, to po prostu przez jakiś czas się z nią nie spotykajmy. I jeśli podczas tego okresu okazuje się, że nam tej osoby nie brakuje, że mamy więcej siły, to jest oznaką, że ta relacja nam nie służy. Pozwólmy sobie na to, żeby eksperymentować, bo życie to jest jakiś jeden wielki eksperyment. To jak do niego będziemy oczywiście podchodzić, zależy tylko i wyłącznie od nas. Ja zalecam bawić się życiem, bo wiele z nas w tym momencie niestety bawi się w śmierć. Bo czym jest to, że pozostajemy w toksycznych mechanizmach? Musimy powiedzieć o tym głośno, że to nasze ciała ponoszą konsekwencje naszych wyborów. To nasze ciała w pewnym momencie zaczynają chorować, bo nie mają już sił nosić naszych ciężarów. Nasza głowa może sobie do końca życia wymyślać nowe metody, nowe tłumaczenia. Natomiast nasze ciała w pewnym momencie nie będą w stanie już dłużej tego dźwigać. To nasze ciało jest dzieckiem w tym momencie, którym trzeba się zaopiekować. Zacznijmy go słuchać. Poprzez emocje próbuje nam coś powiedzieć, poprzez bóle, poprzez jakieś urazy, poprzez to, w jaki sposób odczuwa miejsca, zdarzenia czy osoby. Zacznijmy po prostu tylko słuchać naszych ciał, a one będą nam bardzo chętnie w pewnym momencie udzielać informacji. W 100% się zgadzam, dlatego też powstał ten podcast ze względu na właśnie ciało, które nam bardzo wiele pokazuje i stąd w ogóle te wszystkie rozmowy, bo we mnie samej to zaczęło pracować i zaczęłam zauważyć, jak wiele to ciało pokazuje, więc tym właśnie chcę się z Wami wszystkimi podzielić. W ogóle dla mnie to jest takie zaskakujące, wręcz szokujące, kiedy właśnie kobiety mówią w ten sposób: a co jeżeli będę musiała go zostawić? O Boże, a co jak wyjdzie, że ja nie mogę z nim być? Dla mnie to jest naprawdę szokujące, bo skąd w ogóle, dlaczego takie myśli? Skoro ty myślisz w ten sposób, będąc z kimś, kogo teoretycznie kochasz, jakby, no to jest jakaś lampka, o co tu chodzi, bo dlaczego miałabyś go zostawić, nie? Czy musisz się z nim rozstać? Czy to już jest jakiś sygnał, że coś tutaj, o, nie halo do końca, skoro ty się tego boisz? No jest to ciekawe dla mnie bardzo, bo jeżeli masz dobrych ludzi, takich może niedobrych koniecznie, jakby masz takich ludzi przy sobie, którzy są dla ciebie i ty jesteś dla nich i generalnie jakby ta relacja trwa, to nie zastanawiasz się chyba, przynajmniej tak ja to odczuwam, mogę się mylić oczywiście, nad tym, czy oni są okej, czy nie. Jeżeli coś idzie, to idzie, jeżeli nie, się kończy, tak jak powiedziałaś. Trzymanie się w jakichś ryzach, jakichś relacjach jest dużo bardziej kosztowne energetycznie niż wyjście z tych relacji, o czym się przekonałam niejednokrotnie na swojej własnej skórze, więc uwierzcie mi, mówię z autopsji. Natomiast puszczenie tych relacji bardzo często uwalnia też tych innych ludzi, bo my trzymamy i siebie, i ich bardzo często, a potem jak się to zakończy, to niby jest wielka drama, a ostatecznie wychodzi tak, że każdy idzie w swoją stronę i realizuje siebie, jest dużo bardziej szczęśliwszy. No naprawdę, miałam taką historię i to bardzo trudne odejście, ale ostatecznie wyszło na to, że każdy z nas jest dużo bardziej szczęśliwy i o tym mówiłam, jak odchodziłam, natomiast w momencie, kiedy odchodziłam, była wielka drama. W każdym razie chciałam Cię na koniec już, Agnieszka, zapytać o takie ćwiczenie, które możemy zrobić teraz wspólnie, które nam może pomóc w czymś konkretnym, w tej relacji ze sobą, samym, jakkolwiek. Co tutaj nam zaproponujesz? Są takie dwa ćwiczenia. Nie wiem, czy o obu w tym momencie będziemy mogły powiedzieć. Natomiast
Te ćwiczenia są sprawdzone na sobie i nie tylko na sobie, i one naprawdę działają, chociaż mogą wydawać się takie co najmniej dziwne na początek. Pierwsze z nich, to ćwiczenie, to jest przekonanie siebie do tego, że jestem warta, jestem godna, zasługuję. I tak jak rozmawiałyśmy, to ten głos w naszej głowie, który często jest toksyczny, często mówi w toksycznym tonie, to on mocno dominuje i tutaj to ćwiczenie ma za zadanie przekonać siebie, że zbudować tą właśnie część, która uważa, że jest zupełnie inaczej niż ten głos, który próbuje nam przyforsować pewne myśli, które nie są nasze. I do tego stworzyłam taki rytuał, który polega, to jest właściwie w oparciu o afirmacje, manifestacje, jakkolwiek to możemy nazwać. Natomiast nazywałam go samomiłowaniec i polega na takim odmawianiu modlitwy, jakkolwiek to może kogoś urazić i nie to jest moim celem. Natomiast dużo w kościele wysyła się energii do innych, a tak naprawdę chodzi o to, żeby tą energię, którą wysyłamy do innych, zacząć wysyłać do samych siebie. W związku z czym chodzi o powtarzanie po prostu słów, które nam służą po to, żeby z czasem zbudować te przekonania o sobie we własnej głowie. Samomiłowanie polega na takim odmawianiu po 10 różnych takich sformułowań. Te sformułowania oczywiście możemy same sobie wymyśleć, ale ja zresztą podałam taki przykład i opisałam to w swoim e-booku Dziennik z podróży w głąb siebie, a teraz podam, jakie to mogą być na przykład sformułowania, które warto powtarzać na przykład po 10 razy. Może to być: kocham siebie bezwarunkową miłością. Warto sobie takie słowa powtarzać. Nie powiedziałam jeszcze, że samomiłowaniec warto odmawiać przed snem, wtedy kiedy jeszcze jesteśmy w stanie pewne myśli kontrolować i z tymi pozytywnymi afirmacjami pozostać w śnie. I to jest właśnie 10 razy możemy powiedzieć do siebie: kocham siebie bezwarunkową miłością, albo po prostu kocham siebie. Powtarzajmy to coraz więcej, może być 10, może być 20 razy, kiedy nie wiemy, co ze sobą zrobić, kiedy czujemy się niestabilne w danym środowisku, nie czujemy się komfortowo czy bezpiecznie. Powtarzajmy sobie takie słowa: kocham siebie, kocham siebie, kocham siebie, kocham siebie, po prostu. Nie musimy się nad tym zastanawiać i nie musimy w to na ten moment wierzyć. Chodzi o to, żeby na razie zacząć po prostu to mówić, najlepiej na głos. Więc powtarzamy: kocham siebie 10 razy, powtarzamy: szanuję siebie i swoje granice, co nie jest takie oczywiste. Więc powtarzajmy to sobie: szanuję siebie i swoje granice, szanuję siebie, swoje granice i tak dalej. Powtarzamy: ufam sobie i temu, co nadchodzi. To jest bardzo ważne, żeby ufać sobie. Jeśli jeszcze sobie nie ufamy, to czas zbudować tą część siebie, która sobie zaufa. Więc powtarzamy: ufam sobie i temu, co nadchodzi. Ufam sobie, ufam sobie, ufam sobie. Co jeszcze? Akceptuję siebie w pełni. No, na razie, na dany moment, który zastajemy, często tej akceptacji siebie jeszcze nie ma. Co zrobić, żeby była? Powtarzajmy to sobie po prostu. Akceptuję siebie w pełni, akceptuję siebie, akceptuję siebie, akceptuję siebie. Co jeszcze? Na przykład: cokolwiek się wydarzy, jestem bezpieczna. Często, kiedy wpadamy w lęk, warto sobie to powtarzać. Nie trzeba pamiętać całego sformułowania, wystarczy powtarzać sobie: jestem bezpieczna. Kiedy wpadamy w lęk, jesteśmy w trudnej sytuacji, po prostu niech te słowa nam dźwięczą w głowie. Powtarzajmy sobie: jestem bezpieczna. Skupiamy wtedy na tym swoje myśli. I tak bez końca. I tak, dopóki to nie zacznie działać. Po prostu. Natomiast na początek warto po prostu, żeby wejść w nawyk przed snem, mówić do siebie po 10 razy przynajmniej: kocham siebie, akceptuję siebie, jestem bezpieczna, szanuję siebie i swoje granice i ufam sobie. Dziękujemy Ci za to ćwiczenie. Naprawdę fajne. Myślę, że przynajmniej jedną z tych wszystkich rzeczy, które powiedziałaś tutaj, warto zapamiętać, wziąć do siebie, przemyśleć, być może przesłuchać jeszcze raz naszą rozmowę i powtarzać te proste zdania, które nam tutaj podałaś, bo myślę, że wiele potrafią zmienić. Głowa jest jednak takim naszym naczyniem, które możemy wypełnić jakkolwiek chcemy. Albo będzie brudne, zamglone i będą rosły chwasty i przeróżne drzewa i w ogóle wszystko w chaosie totalnym, a możemy stworzyć piękny ogród, piękny obraz, czystość
I to wystarczą proste słowa i wystarczą właśnie te afirmacje, wypełnianie siebie dobrym paliwem, nie tylko jedzeniem, ale też i takim umysłowym paliwem. Więc dziękuję Ci bardzo, Agnieszka, za tą rozmowę, za to spojrzenie na siebie, na tą relację z samym sobą i za to wszystko, co nam dzisiaj opowiedziałaś. Dziękuję. A ja również bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za tą możliwość podzielania się swoimi przemyśleniami, wnioskami, doświadczeniami i obserwacjami. Ja jeszcze na koniec bardzo chciałabym o jednej rzeczy powiedzieć, żebyśmy zrozumiały, że w tym momencie, ponieważ bardzo trafia zazwyczaj do kobiet takie porównanie, że jesteśmy jak swoje mieszkania, w sensie, że nasze mieszkania trochę obrazują to, co my o sobie myślimy i w jaki sposób podchodzimy do naszych granic. To toksyczną relacją ze sobą jest fakt, że do swojego mieszkania jesteśmy w stanie wpuścić toksyczną osobę, która się przyjdzie, rozgości, a my później nie wiemy, jak ją w ogóle wypędzić, bo mamy wyrzuty sumienia, bo uważamy, że ona ma prawo w tym mieszkaniu posiedzieć, bo jesteśmy grzeczne, uprzejme i po prostu pozwalamy na to, żeby ona jakieś spustoszenia energetyczne nie tylko w tym mieszkaniu zrobiła. Kiedy zaczynamy pracę nad sobą, pamiętajmy o tym, że to jest też ok, kiedy jeszcze wpuszczamy do siebie toksyczną osobę, ale już ją dostrzegamy, widzimy i obserwujemy siebie, jak podczas tej wizyty to wygląda. Pozwalamy swojemu ciału czuć dyskomfort, ale zauważamy go i powoli, powoli wypraszamy tą osobę. A tym stanem, do którego dążymy, jest to, żeby w ogóle takiej osoby do swojego mieszkania nie wpuścić. I tego wszystkie kochane kobiety Wam życzę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Ci za rozmowę jeszcze raz i Wam za to, że wysłuchaliście tej rozmowy. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, do kolejnych podcastów. Być może znajdziecie tutaj jeszcze coś dla siebie. A na ten moment już Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnych podcastach.